bez względu na to, o czym chcecie pisać jako dziennikarze, najważniejsza rada, jaką mogę wam udzielić, jest taka. Zadajcie sobie teraz pytanie, dlaczego chcecie być dziennikarzami? Ja wiem, że to brzmi może naiwnie, bo wszyscy odpowiecie prawdopodobnie tak, no jak to, dlaczego jest to zawód atrakcyjny, fajny, dający perspektywy. Ale tak naprawdę, jak się przyjrzycie tym wytłumaczeniom, to są to puste słowa. Konkretnie odpowiedzcie sobie, na czym wam zależy. Jeżeli zależy wam na dobrych zarobkach, no to jest to zawód, w którym zarabia się coraz mniej, ponieważ internet podgryza prasę systematycznie. Coraz więcej osób traci pracę w dziennikarstwie. I są to spore liczby i tak to będzie się działo jeszcze przez najbliższe lata. Nie jest łatwo. Jeżeli wam zależy na prestiżu, to no cóż, żyjemy w czasach, kiedy prestiż się wiąże z pieniędzmi i to też jakby nie jest już zawód, na który się patrzy tak jak kiedyś. Jeżeli chcecie spotkać ciekawych ludzi, no to musicie wiedzieć, że często ludzie o wielkich nazwiskach, które spotykamy, mają odwrotnie proporcjonalną kulturę osobistą. Niestety tak się zdarza też. Bywa bardzo różnie z atrakcyjnością tego zawodu na tych płaszczyznach. Natomiast są rzeczy, które sprawiają, że jeżeli ma się je w tyle głowy i rzeczywiście wierzycie w to, to pomagają wam w tym zawodzie osiągnąć wiele i jakby mieć satysfakcję z tej pracy. Bo bez względu na to, co będziecie robić, są trzy takie główne benefity, które z tego płyną. To są takie benefity społeczne. Jeden jest osobisty. I jeżeli będzie to brzmiało dla was to, co powiem teraz, zbyt wzniośle lub uznacie, że po prostu nie jest to trendy i cool, to nie jest to zawód dla was, wydaje mi się. Ale to są naprawdę rzeczy ważne. Chodzi o etos dziennikarski. Pierwsza ważna rzecz, która się wiąże z zawodem dziennikarza, polega na tym, że bez wolnego dziennikarstwa nie ma demokracji. Jeżeli spojrzycie na mapę świata, zauważycie, że wszystkie kraje totalitarne, autorytarne, to są też kraje, w których wolnego dziennikarstwa nie ma. I odwrotnie, tam gdzie jest wolne dziennikarstwo, gdzie dziennikarze mogą pisać to, co uważają, kraje są zdrowsze. To jest prosta relacja. Dziennikarze są niezwykle potrzebni. I jest to tak ważne, że w krajach, które są trochę bardziej cywilizacyjnie zaawansowane, gdzie dziennikarstwo ma trochę dłuższą tradycję, wolne dziennikarstwo, mówi się o tym już zupełnie otwarcie. W Stanach Zjednoczonych bardzo poważnie i rząd, i różne organizacje społeczne zastanawiają się, co zrobić, aby dziennikarstwo dalej nie słabło, ponieważ dziennikarstwo jest niezbędne po to, aby kraj funkcjonował normalnie. Oczywiście wiecie o tym, czasami się mówi na nas czwarta władza, ponieważ rzeczywiście mamy zdolność kontrolowania polityków. Jest to niezwykle istotne. Czy też ludzi, którzy są po prostu wysoko. I mogą to robić wyłącznie silne media. Internet tego nie zastąpi, ponieważ internet jest zatomizowany. Internet nie ma pieniędzy na to, aby zlecić śledztwo dziennikarzom i żadnej afery Watergate prawdopodobnie nie wykryje. I jeżeli będziecie mieli to w tyle głowy, to jest to olbrzymia satysfakcja, że robicie coś bardzo istotnego, nawet jeżeli robicie rzeczy bardzo błahe i piszecie na tematy, które nie są związane bezpośrednio z polityką czy z ekonomią. Ponieważ gdzieś to się wszystko składa na ogólny obraz. To jest jeden benefit. Benefit drugi polega na tym, że to wolna prasa kształtuje inteligencję. Jeżeli spojrzycie tak naprawdę na źródła informacji, które są istotne, to zauważycie, że to dzienniki, tygodniki, miesięczniki, to czy w głównym mierze są opisane, w mniejszym stopniu media inne, jak radio i telewizje, kształtują naszą wiedzę o świecie. To jest niesłychanie istotne również, ponieważ wbrew pozorom uczelnie tego nie robią. Uczelnie dostarczają głównie wiedzy specjalistycznej, natomiast wiedza ogólna, dająca perspektywy, to są media. Jeżeli będziecie brali w tym udział, to będziecie mieli świadomość, że w jakimś sensie budujecie społeczeństwo. Media są też potrzebne po to, żeby społeczeństwo mogło zachować tożsamość i ją dalej budować. I to brzmi bardzo wysoko, to co mówię teraz. Ja sobie zdaję sprawę, ale taka jest prawda. I jeżeli to do was dotrze, to będziecie mieli olbrzymią frajdę z tego, co robicie. Trzeci benefit z bycia dziennikarzem, jeżeli robicie to oczywiście w sposób właściwy, polega na tym, że teksty, które piszecie, budują was. Im bardziej trudny tekst na bardziej złożone tematy, tym większa korzyść, jaką odnosicie. Jeżeli piszecie na tematy popularno-naukowe na przykład. Ja mam szczęście, ten przywilej, że zdarza mi się to robić też. To musicie wchłonąć mnóstwo wiedzy, mnóstwo rzeczy przemyśleć, ponieważ to co
później przelewacie na papier, to jest jakby wierzchołek góry lodowej tylko. To musi być wszystko dokładnie przetrawione przez was i tak naprawdę to wy jesteście głównym beneficjentem tekstu, który się ukaże w prasie. Jest to niesłychanie budujące. To zamienia was w ludzi bardziej inteligentnych, dysponujących większą wiedzą, lepiej rozumiejących świat. I oczywiście są takie dziedziny w dziennikarstwie, w których nie jest to widoczne, w których te korzyści nie są tak bezpośrednio namacalne, ale nawet jeżeli piszecie o przepisach kulinarnych, czy robicie relacje sportowe, to też gdzieś tam przemycają pewne rzeczy między słowami, nawet stylem wypowiedzi swojej, używaniem pewnych terminów, odniesieniami, które padają w tych tekstach, jesteście w stanie robić coś dobrego. To przykład kulinarny jest o tyle może dobry, że jak czytaliście sobie felietony o winie Bieńczyka na przykład w przekroju swego czasu, czy relacje z pewnych kulinarnych uniesień innych autorów, to wiecie, o czym mówię. To są teksty, które budują kulturę. Jest to też istotne.